Witamy serdecznie w teście wód. Mam tutaj przygotowane 4 butelki wody zakupione w sklepie Carrefour. Będziemy testować każdą po kolei. Zacznijmy może od wody. Filip, zapraszam. Troszkę podpita już, nie mogę się powstrzymać. Woda marki Woda, smakowa, 100% naturalna. Zaraz obadamy jeszcze raz. Bardzo dobra. No, co mogę jeszcze powiedzieć? Bardzo dobra, no. Spróbuj. Butelka jak przy szampanie, na pewno dobra. Wyśmienita. Mogę się pokusić o sformułowanie, że czuć ten smak limonki i mięty. Proszę bardzo, buteleczka. Bez konserwantów, 0 kalorii. To jest to. No, koledzy, jak oceniamy? 7,5 na 10. Ja bym tak się pokusił o 6 na 10. Na 8. Bardzo mi smakowała. Ja pójdę na kompromis i 7. Dobra. Pracy, zapraszam cię do przedstawienia swojej wody. A, dziękuję bardzo. Woda ideał. Taka podobnie jak ideał. Zobaczmy, czy jest idealna. Niestety nie gazowana. Jest dosyć dobra. Ale dobra! No. Taka sobie trochę. Mi nie smakuje. No mówię, nie gazowana. Macie rację, z gazem byłaby o wiele lepsza. Polecam serdecznie. Polecam. Jak oceniamy? 2/10. Moim zdaniem 4/10. Moim zdaniem dam mocne 5 za butelkę. Dobrze. Następna woda. Woda Badoi. Wysoko sodowa. Kurwa nie ma. Badoi. Przerwa, kurwa, kaczki. Dzisiaj jadę na obiad. Co? Kurwa, pierś z kaczki! Kiedyś kurwa było i nie wróci więcej. Jeremi, przedstaw swoją wodę. Moja woda, wybrałem wodę Badoi. Jest to woda wysoko sodowa, złacona dwutlenkiem węgla. Posmakujmy. Bardzo czuję ten gaz. Czuć i widać. Dobra, łaskoczę podniebienie, bardzo dobrze. Tutaj już szkala buteleczka, postarali się. Ewidentny słodki posmak. Myślę, że jest to spowodowane wysoką zawartością sodu, ale mi średnio się nie wyszedł. No, fajna do trzymania, trochę jak piwko. France. Dobra chyba, nie? A propos piwka. No. No. Wolałem moją. Magnifique. Dobrze, oceniajmy. Ja się z wami nie zgadzam. Mi ta woda smakowała, ja bym dał 7 na 10. Ode mnie myślę taka piąteczka. Ode mnie ja bym dał taką szósteczkę, bo jednak woda Filipa była delikatnie lepsza. Ja bym dał 4/4. Aquapanna, prosto ze słonecznej Toskanii z Włoch. Zobaczmy. Również szklana woda. Zobaczmy. Rok 1564. Woda dość stara.
woda jest niegazowana, ale nie jest bez wyrazu. Faktycznie jest ok. Przekonaj się. Powiedziałbym, że ma taki lekko słonawy posmak. Zobaczcie. Coś tu nie jest. Coś mi się zrobiło. Niestety nie gazowana. Ale panna jak panna. Zawsze piękna. No, obadajmy. No więc moja cena tej wody będzie to 6,5 naszej 10-punktowej skali. Moim zdaniem to jest taki średniak, 5 na 10. Dla mnie ja bym tu dał takie 4-5 na 10. A 6 pierdolne. Spokojnie. Jak ty się wyrażasz? Dziękujemy wszystkim za udział, za obejrzenie naszego testu. Chłopaki, pożegnajcie się może z publicznością. 2123 Boys. I oczywiście zapraszamy wszystkich na filmy, które w tej wakacji pojawią się. Konkretnie z 16 filmów pojawi się w wakacji do Gnialy. 2123 Boys. Zapraszam wszystkich do udziału w tym kolektywie i projekcie. Zgłoszenie można wysyłać na adres e-mail podany w opisie. Żegnamy. Kurwa mój nos!